Cześć, z tej strony Jan Kieliński. Chciałbym Ci dzisiaj pokazać, jak powstaje rower. Od pomysłu, przez testy, aż do gotowej ramy. Nie chcę tu używać wielkich słów, za to chcę Ci pokazać dużo szczegółów i mojego podejścia w ogóle do procesu projektowania. Miejsce, które teraz widzisz, też nie jest przypadkowe, bo życie w Beskidach to bardzo ważny element moich inspiracji. Ten film to historia o tym, jak powstała rama Rockbird, ale też powiem troszeczkę więcej, co mnie inspiruje i dlaczego od ponad 15 lat jaram je to samo. Jeżeli Was interesuje, jak wygląda moja praca projektowa od kuchni, to zapraszam do oglądania. Jestem przekonany, że ci z Was, którzy regularnie oglądają ten kanał, znają odrobinę mojej historii. Ja chciałem tylko przypomnieć, że te kilkanaście lat temu byłem rajderem, który po pierwsze był pyskaty, po drugie dobrze jeździł na rowerze, a po trzecie miał dryg do tematów technicznych. Marzyło mi się, żeby nie tylko jeździć, ale móc tworzyć te rowery, projektować, a później je testować. I dopiero, kiedy byłem zawodnikiem wspieranym przez Dartmoora, mogłem to marzenie zrealizować. Tylko wiecie co? Dartmoor wcale nie szukał projektanta. To na początku ja ich przekonywałem, że moje pomysły mają sens. To jednak nie jest mimo mojej historii. Chciałem Wam tylko na początku pokazać, że to nie była zwykła praca na zlecenie. Cały czas projektuję, wymyślam, tworzę te rowery i cały czas się tym jaram, bo kiedy jadę na miejscówkę i widzę kogoś na rowerze, który wcześniej był tylko w mojej głowie, to jest świetne uczucie. Tyle lat projektowania nauczyło mnie patrzeć na rzeczy w troszeczkę inny sposób. Każdy przedmiot to nie jest tylko pomysł, który był w czyjejś głowie, ale owoc długiej pracy twórczej, często całych zespołów. Jest to zlepek inspiracji, funkcjonalności, możliwości produkcji, ludzkich decyzji, trendów, potrzeb rynkowych, budżetów i indywidualnego poczucia estetyki. Każdy przedmiot, który nas otacza, jest efektem świadomych działań. I zwróćcie uwagę na to, że każda rzecz, która nie jest wprost z natury, jest designerska. Została zaprojektowana i zrobiona przez człowieka. I powiem Wam, że dla mnie jest to mega inspirujące. Pokazujące to, że nasza kreatywność nie zna granic, a ludzka ciekawość pozwala realizować nawet najbardziej szalone pomysły. Mogłoby się wydawać, że w świecie prostych odpowiedzi, TikToków i powierzchownych ocen zaprojektowanie roweru to prosta sprawa. Patrzysz na to, co jest na rynku, bierzesz średnią, dodajesz coś swojego, ale takie podejście może działać co najwyżej dla roweru z supermarketu. Co w takim razie mnie inspiruje? Myślę, że to co każdego, czyli wszystko wokół. To gdzie żyję, z kim rozmawiam, gdzie jeżdżę, to co mnie interesuje i czemu poświęcam uwagę. Inaczej patrzyłem na rowery mieszkając w Warszawie, inaczej teraz, kiedy za oknem mam góry. Wiem, że nie jesteśmy tylko podatni na trendy i opinie, ale też ekspozycje całego świata, który codziennie walczy o naszą uwagę. Wszystko wokół ma na nas wpływ, na szczęście my możemy wybierać, czym jest to wszystko. Każdy projekt zaczyna się od potrzeby, jak mówi polskie przysłowie, potrzeba matką wynalazku. W tym przypadku potrzebą było stworzenie nowej ramy Traili Enduro, takiej nowoczesnej, którą można postawić obok innych topowych rowerów z tego segmentu i nie będzie wstydu. Zresztą zawsze, tworząc rowery, rower musi spełniać najważniejszą zasadę, czyli musi być to taka konstrukcja, którą sam chciałbym wybrać. Rockbird to następca Bluebirda i Blackbirda, ale z troszeczkę innym podejściem projektowym. Kiedyś miałem takie założenie, że najważniejsza jest prostota i jak największa funkcjonalność, ale z latami zrozumiałem, że ludzie chcą czegoś więcej, chcą się jarać sprzętem, bo tak jak myślałem kiedyś, że wystarczy
dobre narzędzie do jazdy, no to przecież nawet z narzędziami jest tak, że chcemy mieć takie, które jak trzymamy w ręku, to się po prostu nim jaramy. Jest potrzeba, kolejnym krokiem jest koncepcja. Zanim zacznę cokolwiek rysować, muszę przyjąć pewne założenia. Pierwsza sprawa, rozmiar kół. Założyłem, że to ma być rower zabawowy, więc zdecydowałem się na muleta. Moim zdaniem pod kątem roweru zabawowego to jest najlepsze rozwiązanie. Drugi etap, no to trzeba ustalić, ile rama będzie miała skoku. Zakładaliśmy, że to będzie trail albo enduro, w zależności od włożonego dampera i użytej krzywki w zawieszeniu. I to będzie 140 albo 160. Jak już siadam do projektowania, to zawsze zaczynam od tej większej wartości skoku 160, bo zawsze na końcu dobicia zawieszenia jest największy problem, żeby pomieścić koło, ramę, podsiodłówkę i wszystkie elementy, które właśnie ruszają się w ramie. Kolejnym krokiem to już geometria. Układanie geometrii zaczynam od ustalenia takich wymiarów, które już na stałe mi przypiszą miejsca, gdzie są osie kół, oś suportu, główka. Wcale nie ma tego dużo, bo wystarczy podać długość tylnego wahacza, BB drop, kąt główki i ridge i już te wszystkie punkty mamy zamocowane. Kiedy mam już podstawową geometrię, wtedy zaczynam tworzyć kinematykę, czyli to, jak będzie działało zawieszenie, gdzie będziemy mieli poszczególne osie obrotu, bo później na bryle dużo trudniej nam będzie zmieniać poszczególne elementy i już teraz musimy ustalić, jak ta rama ma pracować, jak ma być progresywna, jaki ma anti-squat, anti-rise i całą resztę wykresów, które dotyczą pracy zawieszenia. Dopiero jak wstępnie ułożę zawieszenie, a tu ustawiłem takie, które jest progresywne, z anti-squatem przy sagu około 100%, z anti-rise'em około 50%, przechodzę do budowania kształtu ramy z rzutu bocznego i dopiero jak w rzucie bocznym wszystko mi się zgodzi, nie mam żadnej kolizji, przechodzę do budowania brył. I to jest najbardziej czasochłonny proces, ja nazywam to rzeźbieniem, bo każdy element, każda rurka, każdy profil, każde połączenie to jest masa ścian, łuków, powierzchni, płaszczyzn, cylindrów. To są naprawdę setki operacji, które tworzą ten cały kształt. I każdy z tych elementów musi być oddzielnie zaprojektowany. Kiedy mówimy o projektowaniu kształtu, muszę wspomnieć, że w przypadku Rockbirda pomagał mi Alex Black Math Bike. Zaprojektował kształt całego rockera i zdecydowanie odciążył mnie czasowo. Na tym etapie na pewno trzeba dbać o funkcjonalność konstrukcji, ale też o to, jak ona wygląda, zarówno z bliska, jak wyglądają detale, jak i z daleka, jak wygląda linia ramy. Zobaczcie, że każde połączenie, element rurki, na przykład z dropoutami, to jest połączenie, które trzyma linię, trzyma płaszczyznę. Jego kształty są tak dopasowane, że każdy z elementów widać, że jest z jednej układanki, a nie z innej bajki. Z drugiej, technicznej strony musimy też na tym etapie dobrać łożyska, osie, profile, grubości ścianek i w tym momencie moim zdaniem najważniejsze doświadczenie. Te dziesiątki konstrukcji, które w ostatnich kilkunastu latach stworzyliśmy, to jest główny fundament naszej wiedzy, który wykorzystujemy do każdej coraz lepszej konstrukcji. Tutaj projektuję, a testujemy tu, tam i jeszcze tam, a produkujemy w Azji, co wielokrotnie mówiłem już na tym kanale. Nie będę wracał do całego procesu, jak wygląda produkcja, ale tam też występują elementy projektowania. Przede wszystkim produkt składa się nie tylko z tego, co widzimy finalnie, ale z całego oprzyrządowania, moldów spawalniczych, odkówek, tego, jak powstają elementy z wygiętych rurek. Każdy z tych elementów trzeba zaprojektować i trzeba też zaprojektować cały proces produkcji. Oczywiście to nie są rzeczy, które są na mojej głowie, ale z racji, że już Darmur od 20 lat produkuje w różnych fabrykach, to też ta wiedza, która wynika z doświadczenia, jest na tyle duża, że my cały czas jesteśmy aktywni również przy produkcji i też przy rozwiązaniach dotyczących całego procesu produkcyjnego. A jak testujemy? Właśnie tak. Ja. I to nie był jedyny strzał, bo przy tym kolejnym to już połamałem wahacz. Clean nie znaczy czysto.
Oczywiście to nie są wszystkie testy. Na początku robimy symulacje na komputerze, potem ramy trafiają na maszyny obciążeniowe, potem dopiero trafiają do riderów, do jazdy, do mnie, do naszych zawodników freestyle'owych, do racingowych. I jednym z takich miejsc, gdzie zaczęliśmy testy Rockberda, to był wyjazd do Evo, do Francji. Naprawdę ciężkie testy na sam początek. To był listopad 2022 roku. Razem z Natalią, Piotkiem, Antkiem i Szachem pojechaliśmy do bike parku, który okazał się trochę trudniejszy niż się spodziewaliśmy, a na pewno bardziej nieprzyjemny dla sprzętu, ale to dobrze. Bo ja wiem, że ten rower może nie jest do końca przeznaczony do takiej jazdy, ale i wy nie będziecie go oszczędzać. A jeżeli wam się wydaje, że jest łatwo i miło, to zobaczcie, jak wygląda to z bliska. Lądowania wyglądają tak, mamy głaz, mamy gruz, mamy naprawdę wielkie kamienie na trasie i czasem lądujemy i czujemy, że na czymś takim koło się nagle obsuwa. I pod tym względem, jak ktoś lubi hardcore, to tu jest hardcore. Takie wyjazdy z moimi rowerowymi przyjaciółmi, świetnymi testerami i riderami to super czas, żebyśmy wymienili nasze doświadczenia związane z jazdą na sprzęcie, w tym też na prototypach. I to jest bardzo ważne, kiedy rider mówi mi, co on czuje na wybiciu, w zakręcie, na nierównościach, to ja dokładnie to rozumiem, bo też reprezentuje odpowiedni poziom. I w ogóle nie wyobrażam sobie tego, że mógłbym projektować sprzęt, którego sam nie używam i nie rozumiem, jakie jest doświadczenie używania tego sprzętu. Zresztą takie tripy i ten luźny klimat im towarzyszący to jest czas, kiedy często powstają właśnie koncepcje i pomysły na nowy sprzęt, bo wtedy właśnie mówimy, chcielibyśmy to byśmy zmienili, tego nam brakuje. To jest taka burza mózgu, ale riderów, którzy rozumieją, o co chodzi w tym sporcie. Zresztą zobaczcie, jak po dłuższym czasie testowania wyglądała opinia riderów o Rockberdzie. Mój pierwszy kontakt z prototypem właśnie Rockberdów to była jazda w Black Hills przy Evo Bike Parku we Francji, takie bardzo specyficzne miejsce, więc to był ciekawy playground, żeby testować ten rower i to już było coś fajniejszego, ale przez to, że to był prototyp, no to jeszcze gdzieś tam brakowało minimalnie tej sztywności, którą oczekiwałem. Wiecie, jestem dirtowcem z krwi i kości, więc całe życie na dircie, potem freeride, więc troszeczkę to większe koło, no i w Rockberdach mamy mulety, czyli mamy większe koło z przodu. I powiem szczerze, że ja nie jestem fanem tego rozwiązania, chociaż wiem, że jest dobre i lepiej mi się jeździ, ale jak czasem biorę te rowery na hopeczki, no to ja jednak potrafię wyczuć, że tam jest to większe koło, troszeczkę inaczej prowadzi się ten rower. Przy takich zabawach, gdzie sobie lubię miotać tym rowerem lewo-prawo, no to to większe koło mi troszeczkę przeszkadza, ale to jest bezpośrednio jakby moje tu podejście. Ale spróbuję sobie do roweru trailowego wrzucić mniejsze koło, zrobię z niego takiego jibberka, zobaczymy jak pójdzie. A jak wsiądzie, no to kto wie, może taki jibber powstanie. Generalnie na Rockberdzie jechało mi się o wiele lepiej niż na Tanderze w zeszłym roku, ze względu na to, że Rockberd jest dużo lżejszy, myślę, że lightowo z 2 kg od mojego Tandera. Jest to rower bardziej terenowy, także on naprawdę sobie płynie w tym terenie. Niemniej też lubię na nim skakać, ale mam mniej skoku, więc jakby Tander jest na misję specjalnie i Alpy, a Rockberd właśnie do takich zabaw. Jeździłem wcześniej na prototypie właśnie od ciebie, w zasadzie startowałem na Słowacji, na Pucharze Słowacji. Dostałem go w środę i pojechałem sobotę na Puchar Słowacji. Wiesz co, jak dla mnie jest mulet, jest okej. Okay. Nie wiem, może rzeczywiście gdzieś jakieś bardzo duże, proste, no ale nie wiem, każdy zakręt uważam, że mulet wychodzi troszeczkę szybciej niż 29. Dużo bardziej się komfortowo na tym rowerze czuję. Jest krótszy tył, jest zwrotniejszy. Nie wiem, bardziej mi to odpowiada. Po zebraniu wyników wszystkich testów, opinii zawodników i własnych doświadczeń zdecydowałem się, że wprowadzę dwie duże techniczne poprawki do konstrukcji. Pierwsza zmiana to jest jarzmo przy wahaczu, to jest ten element, zobaczcie, tak wyglądał wcześniejszy, który połamałem przy backflipie, a tak wyglądał po zmianach. Druga zmiana to poszerzenie dolnej rurki przy główce i przy suporcie, żeby zwiększyć sztywność przedniego trójkąta. Zobaczcie, poszerzenie kształtu przy suporcie spowodowało, że musiałem poświęcić kolejne godziny również na przemodelowanie samego elementu suportu. Z dodatkowych zmian zmieniłem kształt łącznika górnych widełek z rockerem, są bardziej masywne, tak wyglądały pierwsze, tak wyglądają finalne, oraz zrezygnowałem z ażurowego mocowania rockera. Te elementy nie sprawiały za bardzo problemów przy prototypie, ale jak zobaczyłem je na żywo, to już nie byłem do nich tak przekonany, jak wyglądały w 3D.
i to wam jeszcze pokazuje jedną rzecz, że pomimo tylu ram, które zaprojektowałem, to ciągle finalny fizyczny wzór jest czymś, co nigdy nie jest 100% za tym, co ja widzę na ekranie. Po pierwszym prototypie dochodzi jeszcze troszeczkę drobnicy do poprawek. Chodzi o przelotki, uszczelnienia śrub, gniazda kluczy. Takie poprawki to jest standard, bo pierwszy prototyp ma sprawdzać najważniejsze założenia, a dopiero drugi ma być taki przedprodukcyjny. I tak było też w tym przypadku. Jak powstaje finalny prototyp, to na finalnym prototypie mamy już gotowe finalne grafiki, które przygotowują graficzki. W międzyczasie dostają też materiały marketingowe, filmy, zdjęcia, cała strategia wdrożenia produktu, jak wyglądają kompletne specyfikacje, jakie będą finalne ceny, ale to już nie jest tematem tego odcinka. Na pewno wiecie troszeczkę więcej, jak wygląda etap projektowania, co nas inspiruje, dlaczego cały czas staramy się robić te rowery jak najbardziej zgodne z tym, na czym my byśmy chcieli jeździć. I jeżeli chodzi o samego Rockberda, to muszę powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolony. To, jak wygląda finalny produkt, to, że jest już spójny z jakąś taką stałą stylistyką, którą wyrobiłem sobie przez ostatnie lata. A jeżeli jesteście bardziej zainteresowani samym finalnym produktem, dla kogo on jest, co jeszcze go bardziej wyróżnia, to na kanale Dartmoor Bikes Polska przygotowałem film, który właśnie mówi bardziej o samym produkcie. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to koniecznie zostawcie je w komentarzu. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapkach i trzymajcie się. Cześć. Wasze zdrowie. Zwykła praca. Tak, dobra, jaka zwykła praca? Zwykła praca na zlecenie. Dobra. To nie jest film. Dobra, ale też jak mnie... energii takiej pozytywnej. Vlogowo tiko to, chodziko to, ejo! What's up, dogs?